Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Przez parę dni kierowcy i piesi przemierzający skrzyżowanie Kościuszki z Mickiewicza zmagali się z niedziałającą sygnalizacją świetlną. O ile kilkudniowy brak świateł na przykład na Armii Krajowej z racji niewielkiego obciążenia ruchem był raczej mało dolegliwy, o tyle skrzyżowanie przy ratuszu to było prawdziwe piekło. Kleli i piesi, i kierowcy. Ja też nie ukrywam, że byłem troszeczkę zdenerwowany. No, nastąpiła awaria sygnalizacji świetlnej. Konserwator przez kilka dni nie mógł dojść, gdzie instalacja robi zwarcie, w którym to miejscu. W związku z tym wczoraj była podjęta decyzja, że już przestali poszukiwać, wymienili uszkodzone kawałki okablowania i w końcu wreszcie od 2 godzin przywrócono pracę sygnalizacji świetlnej tak, jak powinno być, czyli w kolorze, bo wcześniej tylko żółte mrygające. No wiemy, jakie to jest obciążone skrzyżowanie, zarówno ruchem pojazdów. Tu było, myślę, że mniej problemów, natomiast piesi mieli bardzo duże problemy, żeby bezpiecznie przejść na drugą stronę. Elektronika nie znosi również wyłączeń i ponownych uruchomień, zmiennych warunków i wilgoci, a tego u nas nie brakuje. Sygnalizacja świetlna w wielu punktach miasta dawno osiągnęła metrykalną dojrzałość i odrębną kwestią jest to, że po prostu częściej wymaga interwencji. W większości sygnalizacje świetlne w Suwałkach mają maksymalnie kilkanaście lat. Najstarszymi instalacjami sygnalizacji świetlnej są 2 skrzyżowania. Najstarsze 25 lat w tej chwili instalacja wraz z sterownikiem to jest skrzyżowanie Utrata Waryńskiego. Drugim najstarszym jest to około 18-letnie skrzyżowanie, to jest Waryńskiego ulica Noniewicza i tu nie wiem, czy kierowcy zauważyli, że wymieniamy powolutku tamte latarnie, które no, będą nowsze, diodowe już i które będą sprawniejsze. Został nam jeszcze sterownik, to też jest na przyszły rok zaplanowane. Czy się uda? No myślę, że się uda.